Dobry wieczór, wspaniałości z nieba, ponownie Mariusz Szlachta. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takim temacie, a myślę, że nie jest to, nie będzie to temat obcy chrześcijanom. Chodzi o to, że dobrze jest, kiedy mamy takie wersety, które są dla naszej duszy kotwicami. Co mam na myśli? Chodzi o to, że chodzi o takie wersety, które są które szczególnie wyryły się w naszych sercach i działają niczym kotwica dla naszej duszy. W takich chwilach, kiedy wszystko, co znamy, straciło stabilność, kiedy przechodzimy jakieś trudne doświadczenie, kiedy diabeł i nasze ciało podpowiadają, że Bóg nie jest godny zaufania, to te wersety, można powiedzieć, że pozwalają nam pozostać przy takich zdrowych, duchowych zmysłach i zachowują nas od tego, abyśmy nie ulegli zniechęceniu, dodają nam nadziei i wspierają nas w tych trudnych chwilach. Pomagają nam zbliżyć się do Boga i po prostu zwyczajnie w świecie są nam pocieszeniem. Dla mnie taki werset szczególny to werset z pierwszego listu do Koryntian 10:13. I czytamy tak. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Nie jest tajemnicą, że każdy chrześcijanin, każdy człowiek tak naprawdę przechodzi dobre i gorsze momenty. Przechodzi momenty w swoim życiu, które po prostu jest nam z górki, a czasem jest tak, że jest nam pod górkę. I teraz w przypadku chrześcijan ta droga pod górkę, te trudne chwile, które czasem pojawiają się niezależnie od nas, czy tego chcemy, czy nie, choć czasem nawet próbujemy żyć mądrze i zabezpieczyć się od pewnych doświadczeń, to one i tak nas spotykają. I one po prostu przychodzą i one trzęsą naszą wiarą. To jest tak, że te doświadczenia, można powiedzieć, że sprawdzają naszą wiarę. Czy to, co wyznawaliśmy w czasie, gdy było właśnie nam z górki, jest faktycznie treścią naszego życia, czy też mówiliśmy to na podstawie emocji, na podstawie tego, że byliśmy w takim czasie entuzjazmu, zachęty. Czy faktycznie tak wierzymy? Czy jest to wiara, która wypływa wprost z naszego serca? Czy tylko z emocji? I dla mnie można powiedzieć, że ten werset jest taki szczególny. On mówi o kilku rzeczach, że nie będzie w życiu chrześcijanina takiej chwili, w której Bóg dopuści sytuację, która tą wiarę zabije. Zawsze jest możliwość u Pana Boga, żeby się do Niego zwrócić, i On jest gotowy i On nie dopuści, aby te próby, które przechodzimy, właśnie były na śmierć. One wszystkie są na życie, ponieważ Bóg obiecał, że dokończy naszą wiarę i my staniemy jako zwycięzcy przed Jego obliczem. I tutaj czytamy, że w czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj nie czytamy, że Bóg po prostu nagle przerwie tą próbę i kiedy już będzie nam trudno, to okej, okay, dobra, koniec. Nie, tutaj czytamy, że Bóg użyje tej próby do tego, aby coś w nas wypracować, coś w nas zmienić i da nam wszelkie narzędzia potrzebne, abyśmy mogli ją znieść. Moglibyśmy sobie powiedzieć, no po co te próby? Dlaczego to tak trudno w życiu chrześcijanina jest? I na to pytanie odpowiada werset z pierwszego listu świętego Piotra. I pisze tak, jest napisane tak. Cieszcie się, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła w tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić część Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Właśnie chodzi o to, że
One mają oczyścić nas z tych rzeczy, które są nic niewarte, które by tylko przeszkadzały, a mają uwypuklić to, co szlachetne, co dla Boga jest ważne w naszym życiu. To, co dla Pana Boga jest priorytetem. Inaczej pewnych rzeczy w naszym życiu się nie da dokonać, ponieważ my oczywiście mówimy, że dobrze jest uczyć się na cudzych błędach, dobrze jest wyciągać wnioski, obserwując czyjeś życie, ale prawda jest taka, że nic nas tyle nie nauczy, jak nasze własne doświadczenia. Ale wracajmy do tematu naszego rozważania, czyli, że dobrze jest mieć taki werset kotwicę. Wiecie, chciałbym się podzielić takim świadectwem z mojego życia. W zasadzie można powiedzieć, że ono rozciąga się na ostatnie 3 lata. W lecie 2020 roku otrzymaliśmy z moją małżonką takie przesłanie od Pana Boga, taką obietnicę i zarazem korektę. Mianowicie Bóg nam pokazał, powiedział do nas, że chce, że wyznaczył ten czas na czas, w którym chce nas obdarzyć potomstwem. I dlaczego mówię, że to była korekta? Ponieważ no, tak trochę nie myśleliśmy o tym. Trochę cały czas jakby odwlekaliśmy tą decyzję, mówiliśmy to, jeszcze musimy zrobić w życiu to, jeszcze tamto. I w zasadzie można powiedzieć, że nam to tak uciekało. A w lecie 2020 roku obchodziliśmy z małżonką 6. rocznicę naszego małżeństwa i do tej pory nie mieliśmy dzieci, więc no, to był już taki naprawdę ok czas wyznaczony przed Pana Boga, żeby nam zasygnalizować, że no, chciałbym Wam dać coś więcej. Oczywiście, jak zareagowaliśmy tam na tą obietnicę, na tą wskazówkę? No, zdziwiliśmy się, ale oczywiście przyjęliśmy to. Panie Boże, jeżeli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. W zasadzie można powiedzieć, że ta obietnica przyszła do nas. My tak czuliśmy tak naprawdę, że to będzie temat, który wypłynie, a obietnica przyszła właściwie z 3 źródeł. Nasz pastor mówił, że chciał z nami na ten temat porozmawiać, ale nie miał wyznaczonego czasu, jakby też czekał na odpowiedni moment i jakby przyszły 2 siostry, niezależnie, nie wiedziały o sobie nic, nie uzgadniały tego, w ogóle nie mieszkają w jednym miejscu. I jedna z sióstr dostała słowo od Pana Boga, że Bóg wskazał nam na nas, że Bóg chce nas obdarzyć potomstwem, ale my jakby się przed tym bronimy. I druga obietnica, drugie słowo było w tym samym tonie, mniej więcej. Kiedy to usłyszeliśmy, oczywiście się zgodziliśmy. I oczywiście zabraliśmy się do dzieła w tym temacie. Nadeszła wiosna 2021 roku. Moja żona była w ciąży, ale po chyba w 11 tygodniu, o ile dobrze pamiętam, okazało się, że poroniła. No i teraz jak tutaj zestawić tą historię? Tutaj obietnica od Boga, że Bóg chce nas obdarować potomstwem. No tutaj taka historia. To jak to wszystko ze sobą poukładać? Ale ja jeszcze tak bardzo nie umieliśmy się też cieszyć z tego, jeszcze do nas tak naprawdę nie dotarło, jak wiele to dla nas, że moja żona już była w ciąży. Oczywiście było nam mega trudno, kiedy nasze dziecko zmarło w łonie mojej żony. Nawet bardzo trudno. Natomiast jakoś tak w pełni też tego na tamten czas nie odczuliśmy. No ale stwierdziliśmy, że obietnica dalej jest aktualna. Po prostu Bóg wie lepiej. I pomimo tego, że przyszło takie zniechęcenie, my się nie poddamy i będziemy dalej, z naszej strony dalej będzie ta obietnica też Boga aktualna. I rok później moja żona znowu zaszła w ciążę. I było ok. Natomiast na drugich badaniach prenatalnych
Dowiedzieliśmy się, że nasz syn, bo wtedy też poznaliśmy płeć dziecka, ma bardzo poważną wadę serca. W zasadzie wadę letalną, która składała się z kilku innych wad i nie rokowała dobrze. W zasadzie można powiedzieć, że rokowała fatalnie. No i kiedy na nas to spadło, to za bardzo nie umieliśmy sobie tego poukładać w głowie. Myśleliśmy o tym, że teraz to już w ogóle nic nie rozumiemy. To teraz, jak już tutaj jest zaawansowana ciąża, że my już w zasadzie jesteśmy na tym etapie oczekiwania, widać brzuszek, czuć kopnięcia, czuć to wszystko, a dowiadujemy się tak straszliwej wiadomości, to po prostu no, myśli zaczynają człowiekowi wariować. Nie wie, jak ma ogarnąć temat. Ale powiedzieliśmy sobie, będziemy Tobie, Boże, ufać, choćby nie wiem co, od razu powiadomiliśmy Kościół. I od tamtego momentu Kościół razem z nami wołał, regularnie modliliśmy się o naszego syna i wierzyliśmy, że po prostu to kolejna próba, która na pewno skończy się happy endem, na pewno będzie tak, że przyjdzie Bóg choćby w ostatniej chwili i albo uzdrowi naszego syna, albo na którychś badaniach właśnie wyjdzie, że jednak tej wady nie ma, albo po prostu zostanie ona operacyjnie skorygowana i Bóg po prostu poprowadzi lekarzy w tej operacji. I nasz syn będzie cały i zdrowy i będziemy mieli wielkie świadectwo. I to tak nas naprawdę mega zachęcało. W ten sposób rozumowaliśmy. No i tak. 19 sierpnia nasz syn przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. I do tamtego momentu oczywiście nie wydarzył się, oczywiście, no to nie jest takie oczywiste, ale nie wydarzył się cud. To nie było takiego czegoś, że nagle na którychś badaniach właśnie wyszło, że jest zdrowy. Absolutnie nie. Wszystkie kolejne badania potwierdzały tą wadę. No i 19 sierpnia nasz syn przyszedł na świat. Od razu został przetransportowany do Zabrza, tam do specjalnej kliniki, w której zajęto się nim. I tak naprawdę dziecko wyglądało zupełnie normalnie, kiedy siedziałem przy jego łóżeczku, nic, po prostu nic nie wskazywało na to, że mój synek jest chory. Zachował się jak wszystkie noworodki. Tak samo płakał, tak samo się patrzył w jakiś tam punkt. Najpiękniejsze dziecko na świecie. No ale wiedzieliśmy, że przed nim trudna operacja. Wszystko było planowane. Operacje początkowo były wyznaczone na dwie. Jedna taka wstępna, później korygująca już całkowicie wadę serca. Lekarze od samego początku nie ukrywali przed nami, że będzie to bardzo trudny okres czasu, ale staraliśmy się też myśleć pozytywnie. Myśleć na zasadzie takiej, że Pan Bóg po prostu nas przeprowadzi. Czekaliśmy. Kiedy Nathaniel wyglądał normalnie, kiedy z nim wszystko było ok, po prostu czekam na tą pierwszą korektę, ta pierwsza korekta polegała na wszczepieniu takich stentów w przewód Botala, aby on się tam nie zamknął i żeby on nadal mógł to serce jakoś pracować. Wszystko było ok. Tyle, że po pierwszej operacji nastąpiły komplikacje i wtedy przyszła dla nas taka wielka próba. Ponieważ skończyło się tym, że w środku nocy zostaliśmy wezwani w zasadzie po to, żeby pożegnać się z naszym synem. Tak nam powiedziano, że raczej nie widzą, zrobili już wszystko i jest tylko gorzej i nie wiedzą, czy raczej spodziewałem się, że nasz syn odejdzie. Zawołano nas, abyśmy mogli się z nim pożegnać. I to mniej więcej było, kiedy Nathaniel miał około tygodnia czasu. Natomiast wołaliśmy z kościołem i Bóg przedłużył mu życie. Okazało się, że już od następnego dnia zaczyna się poprawiać. Przeżył tą noc, której miał nie przeżyć. I ten zawał, który wtedy miał, i to wszystko jakby wróciło do normy. I było oczekiwanie na kolejną. Było sprawdzenie, czy coś tam dalej trzeba będzie robić. Okazało się, że to rozwiązanie, które było w szczepieniu testamentów, jest niewystarczające i nasz syn będzie potrzebował faktycznie przejść jeszcze jedną korektę.
I tą korektę później przeszedł, kilka dni później. I o co ciekawe, zaczął wracać do zdrowia. Okazało się, że operacja się udała, była ciężka, była bardzo trudna, ale zaczął wracać do zdrowia. Oczywiście my przechodziliśmy tą próbę razem z Bogiem, razem z Kościołem i wszystko było jakby szło ku dobremu. No, ale po jakimś czasie, jak w najbliższych godzinach, znowu nastąpiło pogorszenie. Już nastąpiła niewydolność narządowa i tak dalej. Poprzez to, że to serce nie mogło prawidłowo pracować, zdecydowano, że albo robimy pełną korektę teraz, od razu, a nie kiedy dziecko będzie miało tam kilka miesięcy. Albo oni nie są w stanie inaczej pomóc, i tak w zasadzie to była operacja ratująca życie, ponieważ gdyby nie ona, to na pewno czekałaby go śmierć. Co myśmy wtedy myśleli? Myśleliśmy sobie z małżonką, że staraliśmy się nie myśleć o tym, jak to będzie. Po prostu ufać Bogu, uchwycić się Jego całą naszą rękami i nogami, po prostu rękami i nogami. Być dla siebie, wspierać się. Kiedykolwiek mnie ktoś pytał, jak się czuję, czułem się ciężko, ale wiedziałem, że mój Bóg jest ze mną. Wiedziałem, że ta historia na pewno musi się dobrze skończyć. Po operacji ratującej życie, to był 12 kwietnia 2022 roku. Przepraszam, 12 września 2022 roku. Po operacji ratującej życie dowiedzieliśmy się, że nastąpiła reanimacja i nastąpiła ona, nie, była nieskuteczna. Nasz syn zmarł. I właśnie wtedy, i podczas tej całej całego doświadczenia trzymał nas ten werset, bo tego się nie dało znieść. Tego się nie dało normalnie znieść, tego się nie dało przejść. Myśli, które próbowały do człowieka się, do jego głowy się wtoczyć, do serca, one mówiły, żeby człowiek zaczął analizować po swojemu tą sytuację, aby nie ufał Bogu, tylko no po prostu najlepiej zwariował. Ale kotwicą, werset kotwica, którym dzisiaj się dzielę, właśnie mówił to, że na pewno da się przejść tą historię, że ona nie jest na śmierć. Że wystarczy tylko poszukać Bożego rozwiązania, Bożego umocnienia, ponieważ czytaliśmy, że w czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. I ja każdego dnia klękałem przed moim Ojcem w niebie i szukałem rozwiązania. Panie, jak mam nie zwariować? Jak mam dalej Tobie ufać? Jak mam zachować wiarę? Jak mam być wsparciem dla mojej żony? Jak mam teraz na nią wylewać tą miłość? Jak mam być wsparciem dla mojego syna? Szczególnie trudne było to wtedy, kiedy nasz syn leżał na tym zamkniętym oddziale intensywnej terapii. Tam nie mieliśmy do niego dostępu. Nie mogliśmy, jak to wcześniej robiliśmy, każdego dnia przychodzić, nakładać rąk, modlić się, czytać Słowo Boże mu i to wszystko. Nie mogliśmy tego wszystkiego robić. My byliśmy tu w domu, a on był tam. Niemniej jednak, Słowo Boże nie zawodzi. I choć pewne rzeczy nie układają się czasem tak, jakbyśmy sobie tego zażądali, i wszystkie nasze plany i możliwe rozwiązania na daną historię po prostu biorą w łeb. Wydaje mi się, że nie jest możliwe, że po prostu wszystko, co układaliśmy i co nawet wydawało nam się, że to jest logiczne, tak po Bożemu logiczne, że to pewnie Bóg tak zadziała, nagle się okazuje, że nic tak nie działa i że Bóg ma totalnie inny plan. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że przeszliśmy zwycięsko tą próbę. Zachowaliśmy naszą wiarę. Ani przez chwilę nie przestaliśmy wątpić w naszego Pana. Zdecydowaliśmy się, my nawet powierzyliśmy tak naprawdę naszego syna, kiedy byliśmy wezwani wtedy w nocy, już wtedy powierzyliśmy go Bogu i pojechaliśmy do domu z pokojem w sercu. Tak naprawdę wtedy na następny dzień muszę jeszcze powiedzieć, że spodziewałem się telefonu ze szpitala, że zadzwonią i powiedzą mi, że Nataniel nie żyje, a okazało się, że zadzwonili powiedzieć mi, że jego stan się ustabilizował. Wierzyliśmy do samego końca. I ja wiem na przykład, że kiedy stanę przed swoim synkiem, który teraz jest w niebie,
Ja nie będę miał się czego wstydzić. Padniemy sobie w ramiona i już nikt nie będzie wspominał tych trudnych chwil. Ale na ten czas pielgrzymki po tym świecie, one są niesamowicie ważne. One budują naszą wiarę. Wiecie, z żoną jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Oboje moich dzieci, które pierwsze, które nie miało możliwości narodzić się i wyjść z łona matki, jak i Nataniel, mój synek, który urodził się i żył 20 kilka dni, oni na zawsze będą z dala od grzechu. Z dala od tej historii, która niszczy ludzkie życie. One są u mojego Pana. One mają to błogosławieństwo, że jedyne życie, jakie znają, to znają życie w Bożej obecności, w Bożej bliskości. Ja dzisiaj mogę patrzeć pozytywnie w przyszłość. Ja wiem, że to było tylko do zobaczenia, a nie żegnaj. Ja mam świadomość, że cały czas jestem ojcem. I moje dzieci w tej chwili jakby są wychowywane przez Pana Jezusa na ten czas, dopóki ja nie mogę nimi się zająć. I dalej uważam, że ta obietnica, którą dostaliśmy od Pana Boga, jest aktualna i kiedy przyjdzie odpowiedni czas, kiedy minie okres karencji po cesarskim cięciu, dalej będziemy się starać o potomstwo, ponieważ wierzymy, że Boże obietnice się nie przedawniają. Że jeżeli Bóg coś mówi, to On to spełni. I ja nie wiem, jak to Bóg zrobi. I ta historia też nauczyła mnie, że nie muszę Pana Boga rozumieć, żeby Mu ufać. Natomiast odnośnie już tematu naszego rozważania, to mogę powiedzieć, że jak bardzo istotne jest, abyśmy zachowywali w swoim sercu to, co czytamy. Bo przyjdzie czas, kiedy Duch Święty nam to przypomni. Przyjdzie czas, kiedy to nam uratuje życie i naszą wiarę. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i tego, aby w próbach, które przechodzicie Wy, abyście odnieśli Boże zwycięstwo i abyście mieli takie wersety, kotwice dla Waszego życia, które w chwili próby pomogą ją znieść. Amen.